Postępowanie przetargowe przebiegało bez zakłóceń. Ogłosiliśmy wynik postępowania, nie wpłynęły żadne odwołania. Za podpisaną umową pójdą następne bardzo szybkie kroki. Szybkie kroki, bo też czas, który sobie wyznaczyliśmy, jest nie za długi. Już do końca roku chcemy zobaczyć efekt końcowy. Już chcemy, żeby bezpiecznie po ulicy Piłsudskiego ponownie się przemieszczać. Przystępujemy w przyszłym tygodniu do opracowywania harmonogramu robót, jak i tymczasowej organizacji ruchu. Planowane rozpoczęcie prac nastąpi w najbliższym miesiącu. Jest to uwarunkowane koniecznością zamówienia dedykowanych materiałów pod ten kontrakt, więc początek marca będzie rozpoczęcie robót. Na początku marca rozpoczynamy roboty. Oczywiście niezwłocznie po opracowaniu projektu organizacji ruchu będziemy informować mieszkańców o planowanych terminach w poszczególnych etapach i o możliwościach wykonywania objazdów. Realizujemy jeden z trzech odcinków, bo tak naprawdę to najważniejszy odcinek dla kierowców, ale co do zasady to jest tak naprawdę drugi odcinek tego dużego zadania, bo oczywiście pierwszy odcinek to rondo, które ma połączyć właśnie ulicę Piłsudskiego z ulicą Roosevelta. No a później będziemy chcieli konsekwentnie łączyć centrum miasta z północą miasta, więc oczywiście kolejne zadania będą realizowane. Ulica Piłsudskiego jest w miarę ulicą szeroką, więc będzie możliwość takiego zorganizowania frontu robót, żeby nie sparaliżować ruchu w mieście, szczególnie dojazdu do posesji. Termin umowny zakończenia inwestycji to jest 30 września i jakby na chwilę obecną nie zakładamy, żeby cokolwiek miało złego się wydarzyć. Oczywiście będziemy się starali do końca miesiąca sierpnia roboty w zasadniczym zakresie zakończyć tak, aby z początkiem września, jak już szkoły będą musiały powrócić do swojego działania, roboty główne były zakończone. Ten okres będzie zdominowany inwestycjami drogowymi.